Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę z tego kanału grę. Każda nasza aktywność, każda subskrypcja, like, komentarz, udostępnienie czy nawet czas oglądania jest przeliczany na punkty i pieniądze przesyłane na wybraną przez nas akcję charytatywną. W dzisiejszym filmie pokażę Ci epickie gry, które potrafią nas niesamowicie wciągnąć i dać zabawę zahaczającą o niemal każdy gatunek. Jesteście gotowi? Za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Jest to przezabawna gra z azjatyckich stron, jest to gra fantasy do po prostu szpiku kości, pełna magicznych istot i magicznych mocy. Zabawę zaczynamy małym przedsmakiem tego, jak będzie wyglądać nasza przyszła rozgrywka, czyli pełna chaosu, magii i nieogarniętego głównego bohatera, który zgrywa głupka, choć w moim odczuciu ma jednak głowę na karku. Gra skupia się na wielu elementach, ale zdecydowanie najbardziej widowiskowe są potyczki turowe, gdzie nasz bohater staje naprzeciwko przeciwników, a wtedy na naszych ekranach rozbłyskuje cała masa efektów specjalnych. Gra uraczy cię też innymi smaczkami, jak na przykład lotem starożytnym sterowcem, ciekawie rozbudowanym zarysem fabularnym czy zwiedzaniem bujnego środowiska i bogatego krajobrazu tej krainy fantasy. Jest to świeży tytuł, który wszedł na nasz mobilny rynek z przytupem. Myślę, że wielu z nas odnajdzie tutaj zabawę na wiele dni, a może nawet tygodni. W końcu to tytuł online, zawsze jest tu coś do zrobienia. Słuchajcie, mam tu dla was naprawdę niezłą perełkę, bo już dawno, naprawdę dawno, nie mogliśmy sobie radośnie eksterminować zombie w tak ładnej i grywalnej formie. Ta produkcja ma półotwarty świat, dzięki czemu niemal swobodnie możesz poruszać się po całkiem sporej mapie i dążyć do wykonania zadania, które mocno wiąże się z przetrwaniem, na przykład musisz odbić stację paliw. Sterowanie jest mocno intuicyjne, a pod ręką masz kilka slotów na różne bronie. Do dyspozycji możesz mieć karabin maszynowy, shotguna i pistolet lub wiele więcej arsenału do użycia, oczywiście wedle uznania. Twoim zadaniem, czasami w towarzystwie innych graczy lub NPC, jest użyć wszystkiego, co masz, by przezwyciężyć przeogromną hordę nieumarłych. Nie jest to łatwe zadanie, bo musisz mieć dosłownie oczy na plecach, by nie oberwać. Gra ma komiksową otoczkę graficzną, co mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że tobie też. Jak na razie gra jest tylko na iOS, ale z tego co czytałem, już niedługo ma pojawić się też na Androidzie. Już dawno nie widziałem tak fajnie skonstruowanej gry wojennej, która rozgrywa się w powietrzu. Nie wiem na ile ty lubisz bitwy powietrzne, ale ja, z racji tego, że mało było fajnych gier, które rozgrywałyby się w przestworzach, to nie przepadałem za wsiadaniem za stery myśliwców. Jednak ten tytuł przykuł moją uwagę i wciągnął mnie na o wiele więcej minut, niż się tego spodziewałem. Swój samolot możesz do woli customizować, dodając lub odejmując od niego wybrane elementy, tak by stworzyć odpowiednią dla siebie machinę śmierci. A potem wylecisz w teren i będziesz starał się sprawić, by przeciwnicy rozbłysnęli w powietrzu. To jest widowiskowa chwila, na którą zawsze czekam. Przy tej grze można się nieźle zasiedzieć. Oferuje ona bardzo prostą, ale wciągającą rozgrywkę, w której główną rolę odgrywają oczywiście latające flaki i mózgi zombiaków. Na każdym levelu trzymasz w dłoniach snajperkę w ręku, a twoim zadaniem jest nie pozwolić, by nadciągające zombie dotarły do pozostawionej przez twoją ekipę furgonetki. Mimo że już w samym strzelaniu odnajdziemy wiele satysfakcji, to gra dodatkowo sprawia, że możemy zahaczyć tutaj o rozplanowanie taktyki, by jak najlepiej wykorzystać swoją broń, swoje specjalne umiejętności czy otoczenie. Oczywiście szyjesz tutaj na bieżąco, bo nie ma czasu na zastanawianie się. Moim zdaniem świetna gra na nudę, angażuje nas i daje pole do popisu. Ta gra survival, mimo że nie jest idealna, to myślę, że da radę zapewnić naprawdę niesamowite przeżycia każdemu zapalonemu survivalowcowi na tym kanale. Wiem, że nic więcej wam nie potrzeba jak jakaś słoneczna, rajska wyspa, na której jesteście sami i możecie eksplorować teren w poszukiwaniu patyków, kamieni czy wody i pożywienia. Jeżeli chcecie, to możecie nawet schłodzić się przy wodospadzie, który jest niedaleko wulkanu. Widoki są naprawdę świetne, jak i samo przetrwanie, którego system jest tutaj zrozumiały i wciągający. Możesz zostać absolutnym królem tej dżungli, bo z czasem, gdy zdobędziesz odpowiednie narzędzia i materiały, żadne zwierzę ci już nie podskoczy. Tym bardziej, że możesz wybudować sobie tutaj niezłą willę. Za jakiś czas będziesz mógł nawet zapomnieć o walce o wodę i picie, bo stworzysz sobie z tego prawdziwy raj. Ogranicza cię jedynie twoja wyobraźnia. Działaj.
Jest to bardzo fajna, nietypowa, przygodowo-logiczna gra, w której nasi bohaterowie trafiają do świata skonstruowanego ze wspomnień. A to bardzo intrygująca sprawa, bo zauważ, że nasze wspomnienia nie zawsze, a tak naprawdę nigdy, nie zgrywają się z rzeczywistością. Ja i ty każdą chwilę interpretujemy inaczej, bo po prostu inaczej patrzymy na świat. I tutaj jest tak samo. Świat, w jakim znajdują się bohaterowie, bazuje na rzeczywistych wydarzeniach, ale jest wzbogacony o ich własną wyobraźnię. Gra jest bardzo spokojna, myślę, że będziesz mógł przy niej trochę odpocząć i zrelaksować się. Głównie będziesz tutaj z perspektywy bocznej eksplorował lokalizację i rozwiązywał zagadki logiczne. Właśnie tak prezentuje się ta rozgrywka. I powiem wam, że to jest zaskakująco fajne. Gra od samego odpalenia daje nam odczuć, że to będzie epicka przygoda. Widać, że tytuł został stworzony przez jakieś małe, niezależne studio lub nawet przez jednoosobowego wojownika, ale mimo paru uproszczeń wynikających pewnie z budżetu, gra jest sztos. Klimat totalnie rozwala system. A propos systemu, to system walki jest całkiem niesamowity, bo nasza postać może składać takie ataki, że aż się łapałem za głowę, co ten mój kwadraciak wyprawia. Mamy różnego typu bronie w zależności od zasięgu rażenia oraz oczywiście magię, której możemy się uczyć. W ogóle słuchaj, nie starczyłoby czasu, by opisywać jeszcze tworzenie mikstur czy drzewko umiejętności i tak dalej. Po prostu zaufaj mi, spędzisz przy tym wiele fajnych chwil. Wiadomo, to zależy od gustu, ale czuję, że to może dać rozrywkę nie tylko mi. Śmieszna jest ta gra, bo wygląda ona tak, jakby twórcy, zanim ją dokończyli, zniknęli po prostu w niewyjaśnionych okolicznościach. No bo ta produkcja jest naprawdę sztos, ale ma kilka takich durnych niedociągnięć, jak brak muzyki w trakcie walki. Przecież bitwy na morzu aż proszą się o jakiegoś dynamicznego bangera, ale w lobby to muzyka już nam towarzyszy, a tak jakby się coś nam działo. Sama rozgrywka, kolorystyka i ta gruba kreska, jaką oplecione są wszystkie elementy statków, wygląda świetnie. I gra się w to też świetnie, bo prosty gameplay daje nam jednak wiele frajdy poprzez znane nam, ale wciągające tryby gry, jak na przykład przejmowanie punktu. Tytuł jest multiplayer, dlatego będziesz mógł zmierzyć się z graczami z całego świata oraz stworzyć swoją morską ekipę razem ze znajomymi. Jest to gra, która z PC zawędrowała na ekrany naszych telefonów. Jest to dwuwymiarowa gra akcji, w której będziesz zwiedzał mroczne zamczysko, a każdy jego poziom jest generowany losowo, więc nigdy nie znajdziesz się drugi raz w identycznej sytuacji. Eksploracja lokacji może zaprowadzić cię w przeróżne miejsca i jest tak, że nigdy nie wiesz, na co natrafisz. A latać jak wariaty tutaj nie będziemy mogli, bo śmierć naszej postaci równa się z zaczęciem gry od początku lub od ostatniego checkpointa, który nie jest wcale sporym ułatwieniem. Taki całkiem hardkorowy gameplay sprawia, że poziom adrenaliny rośnie, tak samo jak satysfakcja z dotarcia do kolejnego checkpointa. Wtedy możesz odetchnąć i ruszyć dalej w nieznane. Gra, jak widzisz, wygląda świetnie i oferuje zręcznościową zabawę na wysokim poziomie. Wiesz co? Pierwsze moje gry to były właśnie te przeglądarkowe i zawsze, po prostu zawsze wyszukiwałem właśnie takie gry, które dawały jakieś zawody, jakieś igrzyska, właśnie jakieś olimpijskie, sportowe rywalizacje. Igrzyska olimpijskie zawsze były moim celem, gdy siedziałem wtedy przed monitorem, a w tym tytule na telefon możemy w ciekawy sposób odtworzyć sobie wrażenia olimpijskie w wielu dyscyplinach. Zawody czas zacząć, będziesz mógł biegać, skakać, nawet wspinać się po skałce wspinaczkowej. Możesz doświadczyć tu wielu mniej popularnych dyscyplin, które jednak w formie gry są stworzone w mocno wciągający sposób. No i wiesz, wszędzie jest rywalizacja, presja czasu, ciągle coś się dzieje, a ty walczysz o jak najlepszy wynik. To już samo w sobie sprawia wiele frajdy. Symulatory są bardzo popularne, bo często nie mamy okazji wypróbować lub zrobić niektórych rzeczy, a z pomocą symulatorów możemy zostać chirurgiem, czy jak w tym przypadku kierowcą tira. Chłopaki mają naprawdę hardkorową pracę, bardzo ich podziwiam i myślę, że z chęcią by się z nami zamienili, bo my tutaj mamy raczej chilloutową zabawę, gdzie siedząc sobie wygodnie w fotelu, czy leżąc nawet na łóżku, możemy zwiedzać świat, przewożąc towar z punktu A do punktu B i zarabiać przy tym kasę, którą wydamy na ulepszenie naszej ciężarówki lub inne tuningi, detalingi, rozumiesz? Nie tak łatwo grać na telefonie w prowadzenie tak wielkiej maszyny, ale jeśli masz na to zajawkę, no to chyba żaden problem.
mega się cieszę, że obejrzałeś do końca. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!